Cześć, witajcie, z tej strony SkyJM Gaming, a to jest kolejny odcinek na naszym kanale. Dzisiaj, jako że euro zbliża się wielkimi krokami, to wytypujemy je sobie. Zaczniemy od grupy A, w której mamy Włochy, Turcję, Szwajcarię i Walię. W pierwszym meczu Włosi wyjdą zwycięsko, w drugim meczu Szwajcarzy, w trzecim meczu... Może troszkę zaskoczenie, ale to Turcy wygrają. Powiem wam szczerze, że ci Turcy mogą zaskoczyć. Bo oni nie są tacy słabi, jak może się wydawać. I myślę, że z tego drugiego miejsca oni są w stanie wyjść. Jak najbardziej. Okej. Więc tak będzie się prezentować pierwsza grupa, grupa A. Moim zdaniem Włosi wyjdą z pierwszego miejsca, Turcy z drugiego, Szwajcaria z trzeciego może wyjdzie, nie wiem czy wyjdzie, może wyjdzie. A Walia żegna się z rozgrywkami. Mamy grupę B, tutaj Dania oczywiście pewnie 3-0 z Finlandią, Belgia pewnie 2-0 z Rosją, Finlandia 1-4 z Rosją, Dania 2-3 z Belgią. Rosja 1-1 z Danią i tutaj pewnie wygrywa Belgia 2-0, chociaż w zasadzie Finlandia nie stanowi dla nich żadnego problemu. 4-0. Tak prezentuje się grupa B. Wychodzi Belgia, wychodzi Dania, Rosja może wyjdzie z trzeciego miejsca i Finlandia żegna się z rozgrywkami. Austria z Macedonią wygrywa 1-0. Holandia wygrywa 3-1 z Ukrainą. Ukraina wygrywa 3-1 z Macedonią. Holandia, tutaj zrobimy takie zaskoczenie troszkę, bo Austria zremisuje. Ale tutaj już nie będą mieli Austriacy żadnych szans. I w ostatnim meczu 4-0 Macedończycy przegrywają. Czyli Holandia z pierwszego, Ukraina z drugiego, Austria z trzeciego być może wyjdzie. No i Macedonia żegna się z rozgrywkami. Anglia-Belgia. Przepraszam bardzo, Anglia-Belgia. Anglia-Chorwacja. Myślę, że tutaj remis. Chociaż wielu pewnie stawia na Anglię. Ja myślę, że jednak remis padnie w tym spotkaniu. Tutaj 2-1 dla Czechów. Później Czesi dostaną w piernicz od Chorwacji. Tu się zabawią dopiero Anglicy. Tutaj Szkoci przegrywają 3-0. No i w ostatnim meczu 1-3 wygrywają. 3-1 wygrywają Anglicy. Anglicy dzięki bilansowi punktów wychodzą z pierwszego miejsca, Chorwacji z drugiego. Czesi raczej nie wyjdą, bo mają bilans punktowy trochę bramkowy, nie punktowy, taki średni, więc może nie wyjdą. Mamy naszą grupę. No i w pierwszym meczu my wygrywamy 1-0 ze Słowacją. W drugim meczu Hiszpania wygrywa 1-0 ze Szwecją. Szwecja wygrywa 2-0 ze Słowacją. Hiszpania wygrywa 2-0 z Polską. Szwecja remisuje z Polską 1-1. I Słowacja przegrywa 0-4. I proszę zobaczyć, otóż Polska ma szansę wyjść z trzeciego miejsca i prawdopodobnie wyjdzie, ale zobaczymy jeszcze. Pierwszy mecz, Węgry przegrywają 0-3, później Francja przegrywa 0-1 z Niemcami, Włochy, jakie Włochy, nie ma Włochów, przepraszam bardzo, Węgry przegrywają 0-4. Może nawet 0-5. Francja bardzo poddenerwowana porażką z Niemcami. Portugalia wygrywa 2-1 z Niemcami. Niemcy wygrywają 3-0 z Węgrami. No i Portugalia przegrywa z Francją 1-2. Myślę, że takie typy są nawet optymalne. Proszę bardzo, Turcja wygrywa 2-0 z Danią. Włochy wygrywają 3-0 z Ukrainą. Holandia z Polską. No to jest, powiem wam szczerze, wyrównane dosyć spotkanie i myślę,
że Polacy pokażą tutaj pełnię swoich możliwości, nie pomylą się w karnych i wygrają. Belgia, Niemcy tutaj 0 do 2. Chorwacja pewnie 4 do 0 ze Szwecją. Francja wygrywa 2 do 0 z Rosją. Anglia przegrywa z Portugalią 0 do 2. I Hiszpania pokonuje Austrię 4 do 0. Mamy ćwierćfinały. Chorwacja bierze rewanż za Mistrzostwa Świata, wygrywa 1 do 0. Polska z Turcją, no niestety tutaj już Polacy pożegnają się z tym wielkim turniejem. Ale myślę, że ćwierćfinał to jest bardzo dobre osiągnięcie. Niemcy wygrywają 2 do 0 z Włochami. Tupnijmy po tym Polakom. Nie żartuję oczywiście. 2 do 0, Turcy wygrywają z nami. Portugalia rozjeżdża Hiszpanię 3 do 0. No i mamy półfinały, gdzie Turcja przegrywa 1 do 4 z Chorwacją. Portugalia natomiast remisuje z Niemcami w rzutach karnych. Mamy 4 do 5. Odpadają. Kto odpada? Odpadają oczywiście obecni mistrzowie, czyli tytuł już na pewno nie obronią. No i Chorwacja, Niemcy. To jest ciekawe spotkanie. To jest naprawdę ciekawe spotkanie. Otóż Chorwacja wygrywa. Chociaż w sumie nie. To Niemcy wygrywają. Niemcy wygrywają euro. Całe euro należy do Niemców. Wszystko jest tutaj. Niemcy wygrywają oczywiście. Takie są właśnie moje typy. Piszcie w komentarzach, jakie są wasze typy na to euro. Piszcie właśnie, jakby byście obstawiali. Jeśli ktoś pyta, to korzystam z aplikacji na telefon o nazwie Eurokalkulator. Chyba tak się to nazywa. Także jakby ktoś sobie chciał potypować wyniki, no to może sobie potypować właśnie na tej aplikacji. Niemcy wygrywają. No i co? To by było na tyle w tym odcinku. Jeśli się wam podobało, możecie zostawić łapę w górę, subskrypcję na kanale. I to by było na tyle. Siema.